Witam serdecznie, z tej strony Tygrys z kanału Porywacz Zwłok prezentuje Retro. Zaraz, zaraz, coś mi się dzieje niedobrego z gardłem. Chyba jakaś chrypka mnie bierze. Przynajmniej taka chrypka retrofiksowa. No ale w związku z tym, że zepsuło mi się kilka urządzeń, mój graber przestał działać i takie tam różne pierdoły techniczne, dzisiaj będziemy się zmagać z Adventure Island na takiej oto maszynce, czyli na Nintendo Entertainment System. Zapraszam do oglądania. Cześć Skiba, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, szczególnie, że nie przepadasz za tymi moimi wstępniakami, ale wypiję Twoje zdrowie. Piweczko jest. Damskie, bo damskie. Ale jest. Zajmiemy się dzisiaj grą Adventure Island. Island 2. Pyk. No i sprawa wygląda następująco tak, że chciałem Wam coś takiego tutaj poopowiadać. Co jest związane z moją pracą. Otóż od ponad 20 lat mam okazję zajmować się informatyką w różnych firmach, mniejszych, większych. No i tak od pewnego czasu prawdopodobnie zaczynam świrować. Otóż na czym polega to moje świrowanie? Ulegam wrażeniu, że zaczynam być pierwszym przypadkiem osoby, która... Na naszym rynku, w branży IT, zaczyna, kurde, dostawać świra. Ale nie będzie to związane tylko z tą jedną opowieścią, tylko będzie z kilkoma opowieściami, powiedzmy, że na NES-ie. Jak będę pogrywał, to będę wam prezentował to, czy moje świerstwo się tam objawia. O, można kamyczki wysłać. Otóż od pewnego czasu... O, patrzcie, udało mi się przejść pierwszą planszę. Od pewnego czasu zauważyłem, że urządzenia... To 200. Pięknie. Że urządzenia elektroniczne związane z informatyką mają jakąś taką dziwną przypadłość, że zaczynają działać, jak się na przykład do nich zbliży. Jest często tak, i to już kilka razy mi się tak zdarzyło, czy nawet kilkanaście razy, bo tutaj nagle się kuwa zrobiło gęsto. No to sprawa taka, na przykład sprzed, kurde, 3 czy 4 tygodni było tak, że zadzwoniła do mnie kobieta. Dalej, no to nie mogę zabić pająka. Zadzwoniła do mnie kobieta, że nie jest w stanie nic wydrukować. Że puszcza jakiś wydruk, kurde, na drukarce i drukarka informuje, że ten... O kurde. Drukarka informuje, że... O! Drukarka informuje, że nie może na przykład wysłać jakiegoś wydruku na drukarkę, nie? Ja łączę się do niej oczywiście zdalnie, patrzę, puszcza informacja o tym, że jest uszkodzony spuler. No dobrze, no to lecę do użytkownika, mówię, wezmę, przerestartuję spulera. I wszystko będzie, sprawa będzie rozwiązana. No dalej, dalej. Podchodzę do pani i mówię, proszę mi pokazać, jak to pani drukuje. No i panienka bierze, pyk, klika skrót klawiaturowy Ctrl P.
I co się dzieje? Drukarka zaczyna po prostu kurwa drukować. A, znowu ta kurde różowa żaba. Dziwna sprawa, nie? Jakiś czas temu na przykład pojawia się to u mnie telefon, że na przykład jakiś użytkownik nie może zapisać PDF-a, którego edytował. Klika zapisz, nic się nie dzieje. Oczywiście idę do użytkownika zobaczyć, czy to nie jest kwestia uszkodzonego dysku twardego. A kurde, zapomniałem, że już nie mam nieśmiertelności. A tutaj kurde, przy kliknięciu zapisz, jak ja się pojawiam przy komputerze, nagle wszystko zaczyna działać. Powiedzcie mi, czy to takie kurde rzeczy, to się często zdarzają, czy tylko mi się zdarzają? To są różne sprawy, nie tylko związane z drukarkami, nie tylko związane z IT. No głównie z IT, nie? Ale chodzi o komputery. Komuś też się takie rzeczy zdarzają? Czy tylko mi się takie rzeczy zdarzają? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ zaczynam coraz bardziej wierzyć w pewną teorię. Ale o co chodzi z tą teorią? To nie zdradzę wam jeszcze w tym odcinku, ponieważ będziecie musieli sobie te wszystkie moje historie połączyć w jedną całość. Bo kolejne informacje. Przedstawię wam w kolejnym odcinku. A na razie co? Zajmijmy się gameplayem. Bo jakoś mi tak nie najlepiej idzie i mówienie, i... No, nawet powiem wam, że bardzo ciekawa gra. Jestem ciekaw, czy to jest w jakiś sposób podzielone, dlatego że to jest pirat. Czy tak naprawdę powstawały kolejne części gry. 200 punktów. Czy coś można ciekawszego jeszcze tutaj wygrać? To już 8 minut, kurde, prawie nagrywania. Patrzcie, jak mi idzie, kurde, wyśmienicie. A, nie zdążyłem skoczyć. Czy to moje ostatnie życie? Nie, jeszcze jedno powinienem mieć. No jak? No co to było? Kurde. Game over. No to co, moi drodzy? Chciałbym tylko podziękować Retrofixowi za to, że udostępnił mojego wokalu. No i że... no i zapraszam na jego kanał, bo bardzo ciekawy kanał. Zbyt dużo filmów nie ma, ale koleś się naprawdę rozwija. Bardzo lubię go oglądać. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Cześć.